myśląc o okresach, o tym, jak tak naprawdę wyglądają cmentarze, którym polskie grupy się opiekują, poproszę na początku taką refleksję Jacka. Kiedy zaczęła się wojna w 1939 roku, to najpierw tą polską społeczność Kresów przeorała okupacja sowiecka, później niemiecka, a później znowu sowiecka i cała ta gehenna II wojny światowej, więc te cmentarze, tak naprawdę można powiedzieć, że ich los był taki zgodny z naturą po 1945 roku, kiedy zabrakło tam Polaków. Po prostu te cmentarze zostały oddane w pakt czasu, komunizmu i tego braku tych potomków, którzy opiekowali się tymi miejscami, więc one zwyczajnie porastały, pożerała je roślinność i tak było do lat 90. 2000. Więc tak jak powiedział Marcin, kiedy myśmy się tam pojawili, mam tutaj myśli grupę jako tuż w pracy i Fundacji Niepodległości, no to myśmy zostali po prostu takie zagajniki, taki po prostu las. Często spotykamy się z miejscową ludnością, tam mamy ze sobą ukraińskiego historyka, Siergiej jest z nami. Powiedz, jak Ukraińcy patrzą na te polskie grupy, które tam przyjeżdżają? Może niezbyt liczne, ale jednak coraz częściej takie wyprawy się pojawiają, gdzieś jeździmy i szukamy polskości. Chcemy mieć swoją historię, mamy swoje prawo, mamy swoją kulturę. Ja jak Ukrainiec, ja dużo szanuję dla mnie żołnierzy Armii Krajowej i oczywiście, że 27 dywizji AK to jest też bogatery, walczyli o swoje niepodległości, ja to wszystko rozumiem. Dla nas jest ważne to, że udało nam się zarazić młodych ludzi ideą taką, żeby poznawali historię w sposób taki bezpośredni. Czyli poprzez kontakt z osobami, zaczynaliśmy od Kresów, więc z osobami, które tam mieszkają, ale również zainteresowanie tamtejszą historią spowodowało, że wróciliśmy do Polski i zaczęliśmy szukać również świadków historii wokół swoich, w swoim otoczeniu.